realpolish.pl. Your Polish language online resource. Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam. Słuchacie podcastu Real Polish. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i chcę Was zaprosić na nowy podcast. Dzisiaj jest bardzo gorąco, zobaczcie, jestem w takim fajnym ogrodzie. Jest bardzo gorąco, zupełnie jak w Afryce, jak w Etiopii. I właśnie ten podcast będzie o Etiopii, ale będzie również o Jamajce, będzie o muzyce reggae. Myślę, że może się Wam spodobać. Mam ze sobą książkę Ryszarda Kapuścińskiego, Cesarz, która opowiada właśnie o cesarzu Etiopii, Haile Selassie. Ta książka jest reportażem. Są tu wypowiedzi ludzi, którzy pracowali na dworze cesarza i opowiadają o tym, jak wyglądała ich praca, jak wyglądało ich życie. Niektórzy krytycy mówią, że ta książka nie jest do końca prawdziwa, że jest reportażem beletryzowanym, że są tutaj rzeczy zmyślone, upiększone, zmienione i nie jest to całkowita prawda. Prawdopodobnie tak jest, ale tę książkę dobrze się czyta. Jeśli wpadnie Wam w ręce kiedyś ta książka, to przeczytajcie. Być może nie jest bardzo łatwa, być może nie jest bardzo łatwa do czytania, ale na pewno warto spróbować. Chcę Wam pokazać, jaki tutaj jest piękny ogród i oczywiście zapraszam Was na ten nowy podcast. Zobaczcie, co tutaj mogę oglądać. Jesteśmy w takim pięknym ogrodzie, przy pięknym domu. Zobaczcie, tam jest dom za drzewami, jest gorąco, tak jak mówiłem, zupełnie jak na Jamajce, ale nie rośnie tu marihuana, za to rosną winogrona. Zobaczcie, jesteśmy w winorośli, rosną tutaj winogrona. Bardzo piękne miejsce. Moi drodzy, zatem zapraszam Was na ten podcast. Jeśli jesteście ciekawi, co łączy Etiopię, Jamajkę, muzykę reggae ze sobą, to tego wszystkiego dowiecie się właśnie z najnowszego podcastu, na który już teraz Was bardzo serdecznie zapraszam.